Mam przyjemność przywitać Państwa w zakładzie TOMS Polska, zlokalizowany w Nowej Soli. Zakład na strefie przemysłowej istnieje od 4 lat. Jest wiodącym producentem pralin oraz tabliczek czekoladowych pod takimi markami jak Anton Berg, Hasche czy Feodora. Na obecną chwilę wolumen produkcyjny to około 6,5 tysiąca ton produktów czekoladowych rocznie. Główne rynki zbytu to Skandynawia, czyli Dania, Szwecja oraz Stany Zjednoczone, Chiny, można powiedzieć cały świat. Celem, jaki przyświecał nam do wdrożenia automatycznej paletyzacji naszych produktów, to głównie poprawa ergonomii pracy naszych pracowników. To odciążenie tych pracowników od dźwigania. To około 70 palet, które produkujemy na zmianę, a na każdej palecie 80 skrzynek, co bardzo mocno do tej pory obciążało obręcz barkową naszych pracowników. Na tą chwilę załatwiają to roboty Kuka za nich. To oczywiście też standaryzacja stanowiska pracy, to uczynienie tego stanowiska pracy bardzo czystym, przejrzystym stanowiskiem pracy. Firma MPLA Prototypes jest obecna w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w branży spożywczej. Jedną z ostatnich realizacji jest stacja do depaletyzacji i paletyzacji skrzynek z pralnikami w firmie TOMS, produkującej wyroby czekoladowe. Sercem aplikacji są dwa roboty Kuka KR120R3200PA, wyposażone w chwytaki mechaniczne i system wizyjny. Pierwszy robot przed pobraniem skrzynek z palety sprawdza ich położenie, następnie układa skrzynki na przenośniku rolkowym, będącym początkiem linii produkcyjnej. Drugi robot odbiera gotową, wypełnioną pralnikami skrzynkę i odkłada ją na palecie. Charakterystyczną cechą wszystkich aplikacji stosowanych w przemyśle spożywczym, również tej firmie TOMS, jest budowa poszczególnych elementów, która zapewnia możliwość regularnego czyszczenia elementów. Aplikacja firmy MPLab działająca w firmie TOMS jest rozwiązaniem pozwalającym na odciążenie pracowników i poprawę ergonomii ich pracy. Firma TOMS Polska, producent wysokiej jakości pralin, jak i również różnorodnych wyrobów czekoladowych, mocnym akcentem rozpoczyna swoją przygodę z robotyzacją. Obecnie znajdujemy się na hali produkcyjnej w Nowej Soli, gdzie, jak widać, obowiązują odpowiednie standardy. Po mojej lewej stronie znajdują się dwie cele zrobotyzowane, służące do depaletyzacji oraz paletyzacji pojemników. Cele zostały wdrożone przez integratora MPLab Prototypes. Tercem celek zrobotyzowanych są nasze roboty marki Kuka KR140 3200. Dziękujemy bardzo za zaufanie klienta końcowego. Mamy nadzieję na współpracę w kolejnych latach. Industrial Intelligence.